tym nagraniu zajmiemy się rozwiązaniem poniższych zadań. Znając iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia w temperaturze 25 stopni Celsjusza, mamy zapisać równania reakcji dysocjacji wodorotlenku wapnia w czystej wodzie, a następnie obliczyć jego molową rozpuszczalność w 0,1-molowym roztworze azotanu 5-wapnia. Wodorotlenek wapnia jest substancją słabo rozpuszczalną w wodzie. Dlatego, jeśli umieścimy biały osad wodorotlenku wapnia w wodzie, tylko niewielka jego część rozpuści się i zdysocjuje. Cała reszta wodorotlenku pozostanie w stałym stanie skupienia. W pewnym momencie dojdzie do utworzenia stanu równowagi pomiędzy osadem a roztworem. Wodorotlenek wapnia dysocjuje, dając kation wapnia i aniony wodorotlenkowe. Dobierzmy współczynniki stechiometryczne w równaniu reakcji. Musimy postawić 2 przed anionami wodorotlenkowymi. W układzie dochodzi do powstania stanu równowagi pomiędzy osadem a jonami. W równaniu reakcji chemicznej zaznaczamy to za pomocą strzałki zapisanej w obie strony. Przejdźmy do kolejnej części. Obliczmy molową rozpuszczalność wodorotlenku wapnia w roztworze soli azotanu 5-wapnia. Azotan 5-wapnia jest solą bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie. W trakcie dysocjacji z soli w wodzie do roztworu dostają się kationy wapnia i aniony azotanowe 5. Skoro ta sól jest bardzo dobrze rozpuszczalna w wodzie, to w całości będzie ona dysocjować. Oznacza to tyle, że jeśli weźmiesz 1 mol rozpuszczonej soli, otrzymasz 1 mol kationów i 2 mole anionów, z których zbudowana jest ta sól. W takim razie, jeśli mamy do czynienia z 0,1-molowym roztworem azotanu 5-wapnia, to po dysocjacji otrzymamy 0,1-molowy roztwór kationów wapnia i 0,2-molowy roztwór anionów azotanowych 5. Teraz do tego układu dodajemy wodorotlenek wapnia i zastanawiamy się, jaka będzie jego rozpuszczalność molowa w temperaturze 25 stopni Celsjusza. Jest to sytuacja nieco skomplikowana. Wodorotlenek nie jest dodawany do czystej wody, a dodajemy go do roztworu, który zawiera już w sobie jeden wspólny jon z wodorotlenkiem. Mamy tu już do czynienia z pewną ilością kationów wapnia. Zapiszmy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku wapnia. Zgodnie z równaniem reakcji dysocjacji, iloczyn rozpuszczalności równy jest stężeniu równowagowemu kationów wapnia razy stężenie równowagowe anionów wodorotlenkowych podniesionych do kwadratu. Wszystkie aniony wodorotlenkowe w roztworze znajdującym się w stanie równowagi z osadem wodorotlenku wapnia pochodzą z dysocjacji wodorotlenku. Jednak stężenie kationu wapnia pochodzi z dysocjacji wodorotlenku i z dysocjacji soli azotanu 5-wapnia. Stężenie kationów wapnia i anionów wodorotlenkowych pochodzących z dysocjacji wodorotlenku zaznaczamy zgodnie ze stechiometrią równania dysocjacji wodorotlenku jako x i 2x. W wyrażeniu na iloczyn rozpuszczalności musimy uwzględnić to, iż w roztworze poza jonami wapnia pochodzącymi z dysocjacji wodorotlenku są obecne jeszcze jony wodorotlenkowe pochodzące z dysocjacji soli. Stężenie jonów wodorotlenkowych pochodzących z dysocjacji soli wynosi 0,1 mol na decymetr sześcienny. Maksymalne stężenie kationów wapnia, jakie może być obecne w roztworze w temperaturze 25 stopni Celsjusza, będzie wynosić 0,1 plus x. Natomiast stężenie jonów wodorotlenkowych wynosi 2x. Wstawmy te wartości do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności wodorotlenku. Iloczyn rozpuszczalności równy jest, otwieramy nawias, 0,1 plus x, zamykamy nawias, razy 2x poniesione do kwadratu. Iloczyn rozpuszczalności równy jest 0,4x kwadrat plus 4x do trzeciej. Teraz należałoby wyliczyć, ile wynosi x, ponieważ to da nam informację, jaka jest rozpuszczalność molowa wodorotlenku wapnia. Jednak w celu uproszczenia warto zauważyć, że wodorotlenek wapnia jest związkiem bardzo słabo rozpuszczalnym w wodzie. Natomiast azotan 5-wapnia jest solą bardzo dobrze rozpuszczalną w wodzie, więc stężenie kationów wapnia pochodzących z dysocjacji soli jest o wiele większe niż stężenie kationów pochodzących z dysocjacji wodorotlenku. W takim razie możemy założyć, że 1/10 plus x równe jest niemal 1/10. Po zastosowaniu tego uproszczenia otrzymujemy: iloczyn rozpuszczalności równy jest 1/10 razy 2x
do kwadratu. Iloczyn rozpuszczalności wynosi 0,4x kwadrat. Po przekształceniu wzoru otrzymujemy, że x, czyli rozpuszczalność molowa wodorotlenku wapnia w 0,1-molowym roztworze azotanu 5-wapnia wynosi pierwiastek kwadratowy z iloczynu rozpuszczalności podzielonego przez 0,4. X wynosi pierwiastek kwadratowy z 1,3 razy 10 do minus 6 dzielone przez 0,4. Rozpuszczalność molowa wodorotlenku wapnia w 0,1-molowym roztworze azotanu 5-wapnia wynosi 0,18 mol na decymetr sześcienny. Przejdźmy do ostatniego zadania w tym nagraniu. Mamy narysować, jak cztery cząsteczki wody będą zachowywać się w obecności kationu wapnia w roztworze. W tym celu mamy użyć takiego schematu dla cząsteczki wody. Ten model nazywa się modelem czaszowym. Cząsteczka wody ma budowę polarną, atom tlenu jest obdarzony cząstkowym ładunkiem ujemnym. Natomiast na dwóch atomach wodoru skumulowany jest częściowy ładunek dodatni. Cząsteczki wody względem kationu wapnia będą zorientowane tak, aby atom tlenu o częściowym ładunku ujemnym znajdował się nieopodal kationu wapnia, który ma ładunek dodatni.